drodzy młodzi, wam chcę dać świadectwo. Wprawdzie już to świadectwo od pana ministra padło, od pana doktora Schabińskiego, ale usłyszcie, bądźcie cierpliwi i wysłuchajcie to, co ja wam powiem. Miałem wtedy 7 lat, gdy na moją ojcowiznę, naszą ojcowiznę, napadli bandyci. Inaczej ich nazwać nie mogę. NKWDziści. A w moim domu rodzinnym w tym momencie, w tym czasie była kancelaria Armii Krajowej Obwodu Suwalskiego wraz z komendantem i kilkunastoma żołnierzami Armii Krajowej. Im się udało uciec, a mego ojca i moje dwie siostry, ojca Ludwika i siostrę starszą Kazimierę i młodszą 12-letnią Anielę i narzeczonego Aleksandra Glinieckiego wyprowadzono z domu i wywieziono. Ale jeszcze chciałbym na jeden moment zwrócić uwagę. Ja widząc bezbronność ojca, do ojca się zwróciłem z prośbą. Tatusiu, ja z tobą pojadę. Drodzy młodzi, a wiecie dlaczego? Że będę ojca bronił. A ojciec mi odpowiedział: ty zostań i pilnuj. Kochani, daję wam świadectwo. Niezwykłe świadectwo, które mi ojciec pozostawił. Ty zostań i pilnuj. Wtedy nie bardzo ja rozumiałem, co ojciec mi powiedział. Kochani, po tej refleksji chcę wam tu wszystkim powiedzieć, że ten czas, który przeżyłem jako mały chłopak, ale ten czas dla tego terenu był czasem strasznie ciężkim i trudnym. Nie sposób tego wypowiedzieć słowami. Najdrożsi, wcześniej, bo 19 stycznia generał, dowódca Leopold Okulicki. W tej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła, rozwiązał Armię Krajową. Ale dał ostatni rozkaz swoim żołnierzom. Żołnierzom Armii Krajowej. A ono brzmi następująco. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Polski, naszego państwa. Umiłowani w Chrystusie,
naszym jedynym Zbawicielu. Pozwólcie, bracia i siostry, że wszystkich was serdecznie powitam w imieniu naszej wielkiej rodziny ofiar obławy augustowskiej, ale w sposób szczególny wam przekazać pragnę pozdrowienie, pozdrowienie pokoju od tych, którzy duchowo są tu wśród nas, bo tak mówi nam nasza wiara, prawda o świętych obcowaniu. Najdrożsi, jak oni teraz się cieszą, będąc tu wśród nas, że po tylu latach, po raz pierwszy w tym niezwykłym miejscu, na tej zbolałej ziemi, przesiąkniętej łzami i krwią, na tej ziemi, która jest ziemią świętą, bo tak trzeba tę ziemię nazwać, jest ziemią skrwawioną, jest ziemią, która wydała wielkich naszych skromnych, ale niezwykłych polskich bohaterów. Najdrożsi, przed chwilą odczytano nam Słowo Boże, Słowo Pańskie. Święty Jan, apostoł, w swojej wizji ujrzał ten niezwykły zastęp w królestwie już radości i pokoju, zastęp świętych. Chcemy w tej chwili zapytać, tak, bracia i siostry, zapytać, kim oni właśnie za życia byli? I znajdziemy odpowiedź w przeczytanej Ewangelii Świętej. Błogosławieni i cisi, i ubodzy, i pragnący pokoju, prawdziwej sprawiedliwości, to oni byli wierni tym błogosławieństwom. Ale kochani, chciałbym wraz z wami zapytać świętego Jana, ewangelistę, który odnotował rozmowę w czasie tej niezwykłej rozmowy. A ci w białych szatach, kim oni są i skąd przybyli? Najdrożsi, gdy ten moment z Apokalipsy świętego Jana czytam, a może powiem inaczej, kontempluję, nie ukrywam, tu przed wami łzy mi do oczu się wciskają. A wiecie dlaczego? Drodzy, bo widzę,
wszystkich, którzy w lipcu w 1945 roku w bestialski sposób zostali zamordowani. A oni odnieśli zwycięstwo. Ci w białych szatach. Drodzy bracia i siostry, a w sposób szczególny chcę powiedzieć, drodzy młodzi, bo w sposób szczególny tych parę słów do was chcę skierować. Kim właśnie byli ci, którzy są w tych białych szatach, którzy opłukali swoje cierpienie, swój ból we krwi baranka? To byli szlachetni, wspaniali, prawdziwi polscy obywatele. To byli, tutaj mam obowiązek wam wszystkim powiedzieć, że byli żołnierzami Armii Krajowej. I to trzeba głośno mówić.